Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo i kontynuujemy przechodzenie Halo Reach. Jesteśmy w kolejnej misji, poprzednio przechodziliśmy 3 odcinki. To jest nowa Aleksandria, misja Exodus. Jesteśmy po upadku z Long Night of Solace, gdzie życie poświęcił nasz kumpel George. No i jesteśmy za liniami wroga, no w terenie działań wojennych z ograniczonymi zasobami. Jesteśmy trochę ranni, mamy tylko pistolet, jeden granat. I właśnie naparzają do nas kosmici. Spróbujemy się kapańkę wczuć i nie marnować amunicji. No i zorganizować jakoś te ograniczone zasoby. Przede wszystkim, wiadomo, skupić się przy celowaniu. Oho! Bum, bum, bum. Widzę Spartanina, koniec mojego życia. A, no to wizorek. No, nijak się ma do tego genialnego wizjera z ODST, no ale powiedzmy, że tamtego efektu nie da się już odtworzyć. Teraz powoli. Ziemniak w horrorze. Wybuchnie? Wybuch. Granacik. I powoli. Skupienie. Przeładowanie. Nie damy się nikomu zaskoczyć. Armor lockup. Kogo tam chodzi? Spokojnie. Nie dać się wyskoczyć. Cześć! Dobra, to mnie zaskoczyło. Możemy? Jeszcze raz? Przeładować. To jest gdzieś tutaj? O, tutaj za rogiem. Dobra, teraz jestem naszykowany. Co, gówniarzu? Nie fikniesz mi tym razem, nie ma mowy. Masz kolegów. Ale ja znam takie numery. Od 2 minut znam takie numery. Czy widzę apteczkę? Jest apteczka. O, szczurkę widziałem. Lewy jesteście nudni, aby byście kurcze raszowali z granacikami. Łatwiej tak niż, nie wiem, rzucić 2 na raz? Nie umiecie 2 na raz? Wasz gameplay też tego nie przewiduje? Łepek. Granat, granat. Dostał gówniarz? Dostał. Zobaczyłem wybuch przez ścianę, więc wszystko jest ok. Dobra, skupienie, ostatni magazynek. Mam nadzieję, że dotrwa z nim do jakichś zasobów ludzkich. Ja. Amunicja. Ktoś nade mną czuwa. Nade mną i nad najbardziej... najmocniejszą bronią w tej grze. O, ho, ho. To co? Plasma Fest. Mamy elitarnego. To co? Małych rozwalić szotami. Poczekać, aż plazma opadnie. I możemy się nim zająć. Kurczę. Zręczność Spartanina trzeciej generacji. A nie, to już zwykły szakal. Boże, ja się skradam do siebie jak nie wiadomo do kogo. Masz w łeb, idziemy dalej. Loadingi, checkpointy. Apteczki niepotrzebne, amunicji nie ma. O. I co nas tutaj czeka? Porzucone miasto. Zgasły światła, ludność zginęła. Brutale? Brutale wyglądają za okna. O, jacyś ludzie, cześć! Wszystko będzie dobrze, Spartanie są z wami. Dobra, trochę sprzętu normalnego. Nie martwcie się, pomogę wam. Przypominam, poziom heroiczny. Trochę jak mi za łatwo idzie, to zawsze lubię to przypomnieć. No, raz, dwa, łepek. No, nie idzie tak łatwo snajpienie. No, mam go. Cywile gdzieś wszędzie się panoszą. Oj, możecie zwrócić uwagę, jak szybko będą ginąć żołnierze z ekipy w lewym dolnym rogu.
To jest coś, co nie wiem, to jest albo jakiś błąd gameplayowy, albo zawsze moi mają tyle pecha. O, jeszcze więcej. Granat? Stary. O tak się gra w Halo, no co ty. Gdybyś miał taki pistolet jak ja, to by nie było problemu. Gdzie oni są? Ohoho, nadchodzą jeszcze. Jeszcze więcej. Uważaj, żeby nie przegięli. Nie pozwolić im na zbyt dużo. Ale tak by ich podgryzać. Tych najmniejszych najlepiej. Pojedynczymi strzałami. O, oflankować. I chyba się uda dobrze wszystko. Jest. No i co, kosmici? Nie widzieliście takich taktyk. Parę oddechów, idziemy naprzód. O, spawnują się koledzy, fajnie. Zawsze dobijać trepów. Wskoczę? Nie wskoczyłem. Dostań w łeb, jest. Jest to cokolwiek, nie, jakieś umywalki, bankomaty, nie wiem co. O, lata plazma, ludzie sobie nic nie robią z tego. Cały czas się rozglądam, nic z jakąś lepszą pozycją, coś normalnego do strzelania, Boże, dzięki. Trafiacie stąd? Chyba trafiłem. Ale kolega niższy trochę nie odważy za młodu, więc... Zdjąć hełm i w łebek. No, generalnie ci goście, no ja najwięcej z elitarnymi walczyłem oczywiście w dwóch Halo trójkach. O, i granaty. Dostanę? Dostałem trochę. Wycofać się. I tam elitarni mieli swoje zbroje, które im się zdejmowały i dopiero się headshotowało. Tu widzę, że wszyscy są bez zbroi, mają hełm. Już zapomniałem o tym szczególe. Jak dawno temu grałem sporo w Halo Reacha, to też byłem takim lejkiem absolutnym. To granie w te let's play to też jest, widzę, dobry pomysł, żeby sobie przypomnieć mnóstwo rzeczy. Bo dzisiaj bym cwaniakował, że nie, nie, w Reach nie było brutów. Wróci to jest do Halo trójek głównie. No i wiadomo, tam gdzie zaczęli, w dwójeczce. Masz coś ciekawego? Nie masz. Będziemy dalej. Z tym orężem naszym, na ołów, a nie na gwoździe, ani na plazmę. Różowo-zieloną. No stój, że nieruchomo. A! Granat przyleciał pół drogi. Tak się zdarza, jak dostaniesz w głowę pociskiem. O i tu. Porada, jak załatwisz czachola starczą, celować w szczelinę, a potem mamy sekundę, żeby trafić w łebek. Do zrobienia tylko na padzie. Jest? Jest. Następny. No, generalnie jest chyba nieźle. Tutaj wyczuwam gdzieś kosmitów. Mój radarowy zmysł mi podpowiada, że coś tu się pojawi. O! Takie cwaniaki zajęli wyższą pozycję. I coś? Opanowaliśmy, chłopaki, co? Tak, jest spoko. Aktywujemy windę. Zaliczamy checkpointy. No i co? Odśwież będzie? No, będzie, tylko nie dla nas. Cześć, ekipo. Masz coś fajnego? Kto cię tu zamknął? Pokój bez klamek? Defendujemy się. Czyli co? Desantują. Gdzieś tam. Będą próbowali... O, jak mnie zaszli. Będą próbowali trzepnąć niewinnych cywili. No, skupienie. Po jednym zdejmować. O, nie dać się zaszarżować. Oflankować. Nic się nie dać. Trafiłem? No, uznajmy, że tak.
No, gówniarze. Padni. Oho, ho, a ciebie skąd tutaj wziął? Brutal z mieczem wśród cywili, matko. Dwóch brutali wśród cywili. Granaty latają, nie wiem co się dzieje. I zabiło mnie coś innego, zupełnie coś innego. Gdzie był checkpoint? Tutaj. Czyli co, wiemy, że desant będzie stąd. Nie interesować się tamtym daleko, podejść tutaj od razu. O, co ja widzę? Widzicie to, co ja? I co, cwaniaki? Najlepsze miejsce na desant wybraliście? Strzelam, i strzelam, i strzelam. I przegrałem chyba. Granacik. Bam. Popsuliście? Daj tutaj łepek. O, bardzo dobrze. Ej, tutaj jestem, nie widzicie mnie? No, łepek. I co, i możemy zabawkę wziąć ze sobą? Chyba tak, to jest taka, co można wziąć ze sobą, odsuń się. Diable 1 jest. No, więcej zabawek. Niedługo się od ziemi nie oderwę. Jest i drugi. I co, cwaniaku, teraz jestem na was gotowy. I na ciebie, i na ciebie. I na tamtych też. Tylko muszę oczywiście podejść. Powoli. Bo się zmacham. Gdzieś to było obce. Cześć, obce. No, połowie po mordzie. Jeszcze tego, 10 gości w niego strzelało im. I nie dało rady. To co, aktywujemy windę? I bez tej już zabawki? No to co, ja wam włączam elevator music. Posłuchamy przekazów z komunikacji. I się widzimy za sekundę w kolejnym filmie. Albo jak oglądacie to na bieżąco za jakiś tydzień. No to w tej chwili na razie, za chwilę się otworzą drzwi windy, pędzimy dalej w Nową Aleksandrię.